Chicago, Doki, marzec 1925 roku. Jerzy Sztur. Déjà vu. W pozostałych rolach. What the hell are we waiting? Na co my do diabła czekamy? Prawdziwa whisky Old Log Cabin. Kosztowała 2 miliony. Hey guys. Gdzie kluczyki? Przecież się umówiliśmy. Nienawidzę takich śmierdzieli jak ty. Sprzedałeś nas gliną. Ty sukinsyną. Widziałeś? To był McNeach. Drań sprzedał nas policji. This is your last chance. Masz ostatnią szansę. Where is Nietzsche? Gdzie jest Nietzsche? I swear. Nic nie wiem, przysięgam. Zabijecie mnie za nic. For nothing, man. Next time. Następnym razem w niebie będziesz staranniej dobierał przyjaciół. No. Nie, Franco. Błagam cię. Zabijecie mnie za nic. Zamknijcie mu mordę, chłopaki. To może go zastrzelić, Franco. Po co? Zgnije i będzie śmierdzieć. Pośpieszcie się, nie zamierzam się przeziębiać przez tę kupę łajna. Zaczekajcie. Wiem, gdzie jest Nietzsche. Ten zasraniec nic nie wie. Właśnie wracam z Nowego Jorku. Pozwólcie mi go zabić. Zastrzelę go albo uduszę jak psa. Dupek. To robota dla zawodowców. Big Jim czeka na wiadomości. Złe chce znać natychmiast, a dobre jeszcze szybciej. Scenariusz. Muzyka.
Zdjęcia. Reżyseria. Chcę, żeby wszystko odbyło się zgodnie z tradycją. Zdrajca musi wiedzieć przed śmiercią, że umrze. Don Cimino. Ten sukinsyn Nitch zwiał. I to daleko. Musimy go dopaść i zabić, zanim się spostrzeże. Darujmy sobie te zagrywki z martwymi rybami. Nie, Alfredo Scorsese. Nie będziemy jak tamci. Zamiera tradycja. I ludzi zabija się dziś bez należytego szacunku. Musimy walczyć z odczłowieczeniem naszego zawodu. Trzeba szanować stare zasady. Zgoda, Don Cimino. Zrobimy, jak sobie życzysz. Twoja kolej, Franco De Niro. Wiemy, że ten drań zniknął z Chicago. Wiemy również, gdzie go szukać. Obawiam się jednak, Don Cimino, że musimy zatrudnić kogoś spoza rodziny. Będzie potrzebny zabójca najwyższej klasy. I tylko jedno nazwisko przychodzi mi do głowy. Johnny Polak, lepiej znany jako profesor. Dlaczego brać Polaka? Bo zna język. On chce 50 tysięcy za zlecenie. Gdy chodzi o honor rodziny, pieniądze nie mają znaczenia. Dziękuję, Don Cimino. Jest żonaty? Co tylko mama. Hello, gentlemen. Witam panów. Przyszliście w sprawie zleceń? Yes. Tak. Yes, Johnny home? Czy Johnny jest w domu? My poor boy is niestety, mój so biedny busy. Synek jest taki zajęty. Ma ostatnio wielu klientów. Johnny ma doskonałą opinię. Nigdy nie nawala z dostawą. Proszę, wejdźcie, panowie. Właśnie upiekłam sernik. Doskonałe polskie ciasto z sera. Dziękujemy, ale może innym razem. Nie wie pani, gdzie możemy znaleźć syna? Ma dziś wolny wieczór i poszedł do opery.
Johnny Pollock. Johnny Pollock? Kto pyta? Sam wielki Don Cimino. Będę do dyspozycji po 1 sierpnia. W porządku. Zaczekamy. Pieniądze z góry. Są w torbie. Dlaczego ja? Tylko ty wytropisz klienta, nawet w diabelskim zatku. Odessa, sowiecka Ukraina. 6 miesięcy później. Jeśli Odessa jest matką, to Nowy Jork ojcem. Włodzimierz ciągle żartuje. Przepraszam, przepraszam. Szybciej, Wolfgang. Proszę uważać. Jestem pierwszy. Zająłem sobie kolejkę jeszcze w Konstantynopolu. Dziękuję. Chodź, Wolfgang. To jest tandem. Przepraszam. Miał być tandem. Jestem rezerwowym. Komunizm zmiecie wszystkie granice. Majakowski, Majakowski. Obywatelu, wracajcie na miejsce. Ja? Tak, wy. Zdejmijcie kapelusz. Jesteście amerykańskim obywatelem podróżującym na Sumatrę? Tak. Po co więc przyjechaliście do Odessy? Tu jest pochowany mój ojciec. Chciałem odwiedzić jego grób. 2 dni wam wystarczy? Jak najbardziej. Wiza na 48 godzin. Jesteście rybakiem? Entomologiem. Kto? Kim? Entomologiem. Babeczki. Motyle. Chwileczkę. Pokażcie, co to. Prezent dla was. Keep it. To ловко придумано. Yeah. Удобная конструкция. Ciekawa konstrukcja. Patent amerykański. Вы свободны. Jesteście wolni. Проходите. Możecie przejść. Witamy. No proszę, to nie Ameryka.
witamy. To pomyłka, nie jestem Majakowski. On jest tam. Nazywam się Agłaja Iwanowna Głuszko. John Polak, miło mi. Przyszłam was powitać. Kilka słów dla gazety Marynarz. Proszę tego więcej nie robić. Wszystkim odważnym i młodym duchem wręczamy sierp i młot. To jakieś nieporozumienie. To upominek dla was jako pierwszego pasażera pierwszego rejsu. Nowy Jork, Konstantynopol, Odessa. Teraz rozumiem. A to kolejne prezenty. Dziękuję. A teraz do hotelu. Do hotelu. Uważajcie na mój bagaż. Wyciągam ze spodni szerokich przed światem rozkładam ładunku bezcennego fracht. Czytajcie, zazdrośćcie. Jam obywatel Związku Republik Rad. Czekają na was same rozrywki i atrakcje. Coś się tu pobrudziliście. W hotelu czeka na was wspaniały apartament. Jedziemy. Specjalnie jedziemy wolno, żebyście mogli się przyjrzeć miastu. To bulwar Feldmana, a to dawna Rada Miejska. Co was w życiu najbardziej interesuje, towarzyszu z Ameryki? Jazz, boks i seks. Seksu u nas nie ma. Jazzu też nie. Ale boks postaramy się wam zorganizować. Co słychać u towarzysza Chaplina? Według ostatnich wieści zbratał się z amerykańskimi komunistami. Dlaczego mnie fotografują? To mój kolega. Robimy reportaż o waszym pobycie w Odessie. Uwiecznimy każdy wasz krok. Protestuję. Przyjechałem tu prywatnie odwiedzić grób ojca. To dlatego tak dobrze mówicie po rosyjsku, że wasz ojciec był Rosjaninem? Był Polakiem. Z Odessy? Nie. Zesłanym na Syberię. Tu jest jego grób, który chcę odwiedzić. To wam też zorganizujemy. Chcę tam być sam, bez reporterów. Tak się tylko mówi. Przepustka. Idziemy się zameldować. Nie ma miejsc. Wyścig kolarski. Tandemem w świetlaną przyszłość. Ten obywatel ma zarezerwowany apartament deluxe. To Amerykanin, gość armatora. Kostia, zaprowadź towarzysza Amerykanina. Ten w kasku. Guten Morgen, towarzyszu. Ostrożnie. W Ameryce zdobycze rewolucji francuskiej to puste słowa, a u nas zamienione w czyny. U was wyzyskuje się murzynów, a u nas maszyny. Cholera, co on robi? Mechaniczny tragarz dostarczy bagaż do pokoju. Zagraniczna konstrukcja? Nasza. Co takiego? Gdzie jest mój bagaż? Zasuwa do waszego pokoju. Bez obaw. Słyszycie? Pojechał na drugie piętro. Co tu się dzieje? Wasz pracownik obraził Amerykanina, wytknął mu ideały francuskiej rewolucji, a ten wściekł się i porozbijał prezenty. Proszę, to wasz bagaż. Mamy najlepszy system w Europie. Właśnie dojechał. Widzicie, że wszystko w porządku. Nawalił tylko reduktor zwrotny. Zaraz naprawię. To skandal. Tylko idiota mógł zamontować tak cienką rączkę do tak ciężkiego wózka. Kobieta, o co chodzi? Wyjdź stąd.
John, wy z powodu tej rączki tacy zdenerwowani, dorobimy wam nową, żeliwną. Obywatelu Polak, musimy już jechać. Mamy napięty program wizyty. Ludzie już na nas czekają. Co ja z tym teraz zrobię? W tyłek sobie wsadzę? Witaj w Odessie. Jeśli nie wyjdziecie za 5 minut, będziecie żałować tego do końca życia. Spóźnicie się na spotkanie z załogą pancernika Potiomkina. Czego chcesz, kobieto? Ten apartament, zgodnie z prawem, należy się nam. My byliśmy pierwszymi pasażerami. O Boże, nasz rower. Dlaczego? Kiedy byłem mały, prosiłem Boga o rower. To znaczy, że Boga nie ma. Kto następny? Jestem rezerwowym. Odmaszerować. Jeszcze się spotkamy. Wynocha. Wysiadł reduktor i pękła sprężyna. Dajcie mi tę rączkę do naprawy. Będzie jak nowa. Oddaj rączkę. Przepraszam, towarzysze. Czy nie przebiegał tędy mężczyzna? Stać. Ścigamy członka syndykatu bimbrowego, który wpadł do hotelu i zapadł się pod ziemię. Co za skandal. Towarzysza cudzoziemca prosimy o zachowanie ciszy. To hotel, a nie Wall Street. Cudzoziemcowi odradzam chodzenie bulwarem Feldmana. Dzięki. Afrodyto? Dita, otwórz to ja, George. Przepraszam pana. Skąd pani się tu wzięła? Mieszkam w pokoju obok, a kiedy wyszłam na balkon, drzwi się zatrzasnęły. Pozwoli pan, że przejdę do swojego pokoju? Proszę, tylko szybko. Dziękuję. Proszę mi pomóc. Co się stało? Domyślałem się tego. George, wszystko ci wyjaśnię. Nie trzeba, wszystko jasne. Nie zachowuj się jak Otello. Jestem tu przez przypadek. Z nim? W łóżku? To koniec. George! Co to za kraj wariatów? Jakie róże? George! Otello. Sukinsyn. Tu nikogo nie ma. Ja wam ciepło przyniosłam. Przyniosłam wam herbaty. Dziękuję. A wy Amerykanin? Amerykanin? Tak. W wolnej chwili opowiecie mi o Ameryce? Opowiem. Jutro, przed odjazdem. Dziękuję. Miłego pobytu w Odessie. Dziękuję.
Skończyły się czasy amatorskiego bandytyzmu w naszym mieście. Jesteśmy w przededniu nowej ery, ery Bibru. Dzięki temu złotonośnemu źródłu staniemy się nowoczesnym i potężnym imperium gangsterów. Niech otwarcie tego kasyna stanie się symbolem nowej ery bimbrownictwa. Jak widzicie, czasy Beni Krzyka minęły bezpowrotnie. Nastała epoka Mikity Niczyporuka. Do dzieła. Nasz pierwszy transport, 20 tysięcy litrów bimbru, wyruszył saniami szlakiem bimbrowym przez Archangelsk i Czukotkę na Alaskę. Stamtąd do nielegalnych barów Chicago, Nowego Jorku, Miami. Drugi transport wyruszy w przyszłym tygodniu. To znaczy, że musimy jeszcze upiec 10 tysięcy bochenków według naszej receptury. Życzę owocnej pracy. Dziękuję za uwagę. Moje uszanowanie, Mikito Mikityczu. Możesz otwierać. Miknicz. Mikita Niczyporuk. Niczyporuk. Spokojnie. Jestem Piotr Moisiejewicz Krivonoschenko, operator z Charkowa. Jak tu weszliście? Ja tu mieszkam. To ja tu mieszkam. Ja też. Mam przepustkę. Naruszacie moją prywatność. W recepcji mnie uprzedzili, że będę mieszkał z pierwszym pasażerem z Nowego Jorku. Johnem Polakiem. O, czy to się u nas zasłania koniem? Jaki nieporządek. Tak. Ktoś to schował i zapomniał. Trzeba zanieść do recepcji. To moje czekoladki. To mój pokój. A ty natychmiast się stąd wynoś. Jak wy pięknie mówicie. U nas w kołchozie też zaczęli uczyć angielskiego. Kapitalizm? Bad. Robotnik? Good. Recepcjonista pozamieniał się z dupą na głowę. Hej,
Dlaczego dokwaterowaliście człowieka do mojego pokoju? Chwileczkę. Dlatego, że armator zarezerwował dla was tylko jedno miejsce. Jakim prawem zameldowano kogoś w moim pokoju? Chwileczkę. Po pierwsze, to nie wasz pokój. Po drugie, dla was zamówiono jedno miejsce, a nasze apartamenty są trzymiejscowe. Chcecie sami mieszkać w trzyosobowym pokoju, kiedy tysiące ludzi oczekuje na miejsca w hotelu? Jezu Chryste, to nie do wiary. Zapłacę za te dwa miejsca. Może u was w Ameryce można za wszystko zapłacić. U nas wszystko robimy dla dobra człowieka. Dajcie mi jednoosobowy pokój. Tylko dla mnie. Przykro mi, ale nie ma wolnych miejsc. Cholera jasna. Ja chyba zwariowałem. Po co wam jednoosobowy pokój? Specjalnie zamówiliśmy trzyosobowy, żeby wam było weselej. Teraz szybciutko przebierzcie się i w drogę. Ubłagałam załogę Potiomkina, żeby na nas poczekali. Jaka załoga Potiomkina? Przyjechałem na grób ojca. To też zorganizujemy, kiedy wrócicie z Leningradu. Lenin co? Nie uprzedzali? Jutro rano jedziecie na tydzień do Leningradu. Na pewno nie. Na koszt armatora. Poznajcie się, to nasz majster złota rączka, Ostap Mobilny, a to dzieło jego rąk. Wspaniała robota. Z taką rączką można śmiało jechać do Leningradu. Najważniejsze jest w środku, to odbiornik detektorowy. Można wieźć bagaż i słuchać radia Komintern. Gdzie moja rączka? Z niej Ostap zmajstrował niespodziankę na pamiątkę. Obywatelu Amerykaninie, to chyba wasze. Dziękuję. Nieprzewidziane trudności. Podnoszę swoją stawkę do 100 tysięcy. Błyskawiczny czy zwykły? Błyskawiczny. Proszę. Jutro. Będzie 5 razy drożej. 5 rubli i 85 kopiejek. To nie są pieniądze, dajcie ruble. Co znaczy, że to nie są pieniądze? To nie są pieniądze, dajcie ruble. Gdzie można wymienić dolary? Nie jestem biurem informacji, proszę nie krzyczeć. Możemy jechać? Obywatelu, burzycie nam cały program waszego pobytu. Zostawcie mnie w spokoju. Gdzie mogę wymienić dolary? W banku. Ale lepiej w piekarni Niczy Poruka. To niedaleko. Bulwar Feldmana 15. Tak nie można, bohaterowie czekają. Obywatelko, zostawcie cudzoziemca w spokoju. Nie zdążyłem was zaprosić na zbiórkę. Chcemy omówić z wami sprawę przerzutu towarzysza Czeplina do Związku Radzieckiego. Gdzie on się podział? Przez was Amerykanin nam przepadł. Przepustka. Przecież to sam Włodzimierz Majakowski. Nawet Puszkina nie wpuszczę bez przepustki. Wujku, dajcie co łaska. Czym mogę służyć? Mamy świeże pieczywo. Powiedziano mi, że tu można wymienić walutę. Marki, franki, funty? Dolary.
Dolar spada. Nasz kurs to 61 kopiejek za dolara. Będę tu jeszcze przez pół godziny. Przyniosłem. To dla stałych klientów, na zamówienie. Zabieraj to, durniu. Thanks. Stop. Kompletnie wam odbiło? Ryba. Podejdź tu, babko. Widzisz, jaka pyszna rybka? Skrzela, czerwona rybka, świeża. Palce lizać. Dobra rybka, jak zabawka. Czego chcesz, smarkaczu? Przesyłka dla obywatela niczy poruka. Daj. Nikita? Paczka dla ciebie. Kto to przyniósł? Jakiś smarkacz. Nie ma wolnych miejsc. Ja tu mieszkam. Przepustka. Ja tu mieszkam. Jaka przepustka? Jestem amerykańskim obywatelem. Bez przepustki nawet Francuza nie wpuszczę. Jako obywatel Stanów Zjednoczonych protestuję przeciw gwałceniu moich praw konstytucyjnych. Po co mi paszport do własnego hotelu? Zapraszam na nasz piknik. Tu można z głodu umrzeć. W restauracji obsługują tylko kolarzy, a w bufecie dentystów. To Ahmed, trzeci lokator. Też kooperator, tylko z Taszkentu. Salam aleikum. Super gość. Jacy tu gościnni ludzie. Dowiedzieli się, że jestem z Uzbekistanu i dali szlafrok. Kolejny sukinsyn. Czuję się jak w domu. Chłopaki, wypijmy szybko za nasze spotkanie. Nie bój się, Johnny, u nas wolno pić. Ja za niego odpowiadam przed armatorem. Nie piję. To zjesz arbuz, przyjacielu, z Uzbekistanu. Wszystko będzie dobrze. Tylko zostawcie mnie w spokoju. U nas nie ma prohibicji. Johnny, za spotkanie. Jak wy możecie żyć w tej Ameryce?
Ach, to pan. Szybko, masaż. W tym miejscu? Proszę mi pogratulować, bo pogodziłam się z Georgesem. Za tydzień ślub. Ja ci wszystko wytłumaczę. Spokojnie, Otello. Берегі себе. Nie zmuszaj mnie, żebym cię zabił. Co ci się stało? O, cholera. Żywcem mnie nie wezmą. Co to były za czekoladki? Z rumem. Tak. Wyróg uszkodzony. Co z tobą? Co się tak rzucasz? To już koniec. Spadł na mnie. Głaskałaś mu tyłek. To był tylko masaż. Mam szczęście, że powierzchowny. No wiesz? To on. Jivan się odnalazł. Nie, to pomyłka. Jestem John Polak z Ameryki. A ja twój wujek. Ashot. A to twój brat, Aram. Aram. Ja po radiu w radiu usłyszałem, że wróciłeś. Chwileczkę. To pomyłka. Policja. Kto widział, skąd padły strzały? Skąd strzelano? Nikt nie widział, skąd strzelano? Oni wszyscy nie wierzyli, a ja wiedziałem, że wrócisz. Broń dla ciebie przygotowałem. Potrzebna mi broń. Później, teraz chodźmy. Znaleźli mnie. Kto? Mafia. Skąd tu mafia? Od przyjazdu z Chicago ciągle tylko mówisz o mafii. Gówniarz przyniósł rybę, to też mafia. Gliny polują na kieszonkowców, to też mafia. Na razie można sobie tylko o niej pomarzyć. Trzeba na nią jeszcze zapracować. Ryba to wyrok śmierci od mafii z Chicago. Poza tobą nie ma tu nikogo z Chicago. Dziś przypłynął pierwszy Amerykanin. Zresztą z Nowego Jorku. Profesor Uniwersytetu Columbia. Przyjechał z Nowego Jorku profesor? Bardziej się boisz mafii czy Uniwersytetu Columbia? Stul pysk i zajmij się tym profesorem. Nie spuszczaj go z oczu, rozumiesz? Nie piję w pracy. Wypij troszeczkę. Jakiej pracy? W tej Ameryce zwariowali na punkcie pracy. Czy macie w życiu coś świętszego od pracy? Mamy. To wypij zdrowie mamy. Nie piję. Nie proszę cię. Nie! Radzie mamy, proszę. Strzała ruszy. Broń. Naszą rdzenia, lekarze,
Я не пью. Я не пью. Правильно. Вот здесь лежит для тебя. Тут лежит найдрожший ти человек. Дади. Татусю. Дади. This is your son Johnny. To ja twój syn Johnny. I came all this way to see you. Przyjechałem z daleka, żeby cię zobaczyć. I'm with you. Nareszcie jestem z tobą. Życie bez ciebie jest takie trudne. Mój ojciec. Nie ojciec. Mama. Mami! Mamusiu, jak mogłaś mnie opuścić? Mami! Moja mama umierła! Moja mama umarła? Mówił, że nie może pić. Mają prohibicję. I Janik się odzwyczaił. Wypił i macie rezultat. Moja mama umierła! Moja mama umarła? A pod tym kamieniem leży twój brat. Chwileczkę. Ja nie mam brata. Teraz już nie masz. Twojej matce pękło serce, kiedy się dowiedziała, że ten łobuz go zabił. Zabił? Dajcie mi broń. Daj mnie oręcie! A nie mówiłem, że on nawet w Ameryce nie przestał być dobrym Ormianinem. Dziwan John, nie martw się. Broń już jest. Śpi, mój drogi. Odpoczywaj. Czeka cię ciężka praca. Gdzie ja jestem? W pociągu. Jakim pociągu? Do Erewanu. Jakiego Erewanu? Po co? Drań, który zabił twojego brata, zbiał do Erewanu. Myślał, że go tam nie znajdziesz. To nasz Amerykanin. Dziękuję. Gdzie ja jestem? W hotelu. A kim ja jestem? John Polak, amerykański uczony, entomolog. Jedziecie na Sumatrę łapać motyle. Ja go pierwszy zauważyłem. Jesteście pierwszym pasażerem rejsu Nowy Jork-Konstantynopol-Odessa. To znaczy, że jestem na statku? W hotelu. W Odessie. Co mu jest? Zwariował? To typowe objawy wstecznego zaniku pamięci. Pacjent jest zdrowy, ale niczego nie pamięta. Ja jechałem pierwszy i pierwszy go zauważyłem. On nas zrzucił z trapu, a my jego... Chwilę. Tylko silny wstrząs może mu przywrócić pamięć. Już wiem, uratowali. Przyjaźń ponad wszystko. Niemcy ponad wszystko. Dlaczego w Odessie? Niczego nie pamięta. Żeby odwiedzić grób ojca. Towarzysze? Wszyscy na grób ojca. Ja już tu chyba byłem. Ma też objawy déjà vu. To nic groźnego, tylko drobny rozstrój psychiczny, kiedy pacjentowi wydaje się, że to, co się dzieje, już mu się wcześniej zdarzyło. Oczywiście, że tu byłem. To grób mojej mamy. To grób jego mamy. Szkoda, że nie Murzyn był pierwszym pasażerem. To grób obywatelki Polakian. Właśnie, a wy przecież Polak. W Odessie jest pochowany wasz ojciec. A brat? Jaki brat? Mój brat. Gdzie jest pochowany mój brat? Gdzie jest pochowany jego brat? Skąd ja mam wiedzieć? Chcę na mogiłę brata. Pomóżcie mi szukać. O, jest! Jest. To on.
Co oni mu zrobili? Zabili go. Jako komsomolec nie wierzę w życie pozagrobowe. On żyje w naszych sercach. Dziękuję. Wystarczy. Trzeba go zawieźć do hotelu, bo cały dzień będzie biegał po cmentarzu. Znowu go tu przyprowadziliście? Jak to znowu? Tej nocy już tu był. Nie mógł tu być. Ja go widziałem. Wy też macie déjà vu. Alkoholik. Co teraz robić? W takim stanie wskazane są pozytywne emocje. Pokażmy mu miasto. To Juliusz Cezar? To założyciel Odessy, książę de Richelieu, Francuz. Nie lubię Francuzów. Ich nawet do naszego hotelu nie wpuszczają. Czy wiecie, co on lubi? Jazz, boks i seks. Seks przy zaniku pamięci jest wykluczony. Seksu u nas nie ma. Boks także nie wskazany, ale jazz mu nie zaszkodzi. Skąd ja mu wezmę jazz? Trzeba go zawieźć do hotelu i zamknąć na klucz. Bardzo przepraszam, jestem profesor Babochkin, entomolog z Uniwersytetu w Odessie. Dowiedziałem się z prasy, że przyjechał do naszego miasta mój kolega z Chicago. To on. Moglibyście mnie przedstawić? Moglibyśmy. Obywatelu Polak? Wasz kolega profesor chce was poznać. Jeśli ma pan czas. Czy ja mam czas? Mnóstwo. Wasz statek odpływa na Sumatrę dopiero jutro rano. Mam dużo czasu. Bardzo mi przyjemnie. Proszę tutaj. Rzadki okaz. Niepylak Apollo. To nie mafia. To kompletny idiota. Fantastyczny, profesorze. Czy wyście postradali zmysły? Dlaczego? Nie zaliczyliście ćwiczeń z przysposobienia obronnego i przez was cały instytut nie może pójść na prace społeczne. O Boże. Pudło. Mimo. Pudło. Znowu pudło. A wy, towarzyszu, dlaczego nie strzelacie? Ja? Bierzcie karabin. Mogę postrzelać. Bieda z takimi profesorami. Nazwisko? Polak. Jaki fakultet? Kolega nie jest z naszego instytutu, tylko z Ameryki. Przepraszam. No proszę. Ich profesorowie gotowi do walki, a nasi? Umiecie tylko gapić się w mikroskopy i ganiać za motylami. To żaden gangster, tylko kompletny kretyn. Pół dnia łaził po cmentarzu, a teraz ugania się za motylami. Na dodatek cierpi na déjà vu. Co to takiego?
W głowie mu się pomieszało. Stary numer mafii, udawanie głupka dla zmyłki. Gdzie on łapie te motyle? W parku, przy kolumnadzie. Dlaczego powinienem umieć strzelać? To dobre dla wojskowych, tak jak dla nas łapanie motyli. Zgadza się pan? W zasadzie tak. Proszę. Dziękuję. Amerykańska? Tak. Chicago Daily Tribune. Wy tam na werandzie, zabierajcie się stamtąd. Można? To dla pana prezent. Słyszeliście, co powiedziałem? Tu w pobliżu jest polanka. Chłopaki, spadać mi stamtąd. Są tam pazie żeglarze Heliosa. Przekąsimy coś i zajmiemy się nimi. Z przyjemnością. Co pan zamówi na pierwsze danie? Chciałbym... Niczego nie zamówicie, chłopaki. Restauracja nieczynna, zarezerwowana. Jaka szkoda. Zaprosiłem mojego amerykańskiego kolegę. Amerykanina, to nakarmimy. I mnie? Oddział? Stój. Na przyjęcie posiłku rozejść się. Na drugie pulpet z ryżem albo kotlet z kartoflami. Poproszę pulpet z kartoflami. Pulpet z ryżem. Kotlet z kartoflami. Kotlet z kartoflami, pulpet z ryżem. Potem się zamienimy. Nie wolno się zamieniać. Setkę wódki. Georges, nie powinieneś. Co za szczęście, że to pan. Proszę powiedzieć Georgesowi, że między nami nic nie było. Czy my się znamy? Więc z kim ja byłam w łóżku? Komu robiłam masaż? W takim razie jestem gotów przyznać, że między nami być może coś było. Tylko ja niczego nie pamiętam. Tego już za wiele. Co będzie? Tam jest za dużo ludzi. Smacznego. Odessa. Kontrakt na zabicie Mika Nicza. Która godzina? Czwarta po południu. Mamy dużo czasu. Dajcie mi broń. Georges, błagam cię. Idź sobie. Dobrze. Zaczekaj. Stój! Jak się panu spodobało to strzelanie, a przecież motyle na nas czekają. Mam w dupie twoje motyle. Nie mam czasu na zabawy. Kto tu dowodzi? Kelner? Tak, ładno. Kończcie obiad. Wszystko zjadać. Wy też jedzcie. Szybciej. Tylko broni nie zostawcie. Mam wreszcie. Do you speak English? Czy pan mówi po angielsku? Yes. Are you a professor? Czy jest pan profesorem entomologiem? Yes, yes. Tak. Welcome. Witamy w Odessie.
Dlaczego? W imię Ojca i Syna nasi wysadzili desant. Przepustka. Paszał won. Wasza wielmożność bez przepustki nie wpuszczę. Rozporządzenie nowej władzy. To moja przepustka, durnio. Rozkaz. Czy może mi pan wskazać pana Eisensteina? Wynoś się stąd, bydlaku. Dziękuję. Wy do kogo? Spójrz, Ahmed, to nasz Johnny. Abraham Semionycz powiedział, że w głowie ci się pomieszało i pojechałeś leczyć się do Ameryki. Kto leży w moim łóżku? Abraham Semionycz. Szalom, jestem Abraham Semionycz. Przyjechałem służbowo z Władywostoku. Gdzie są moje rzeczy? Nie zabrałeś ich? Z Władywostoka. Ja dziko izwiniaję się. Bardzo przepraszam. Pan tu jest gościem czy na akcji? Na akcji. To proszę powiedzieć, czy będą pogromy? Będą. Towarzyszu Kołpakow, biali w mieście. Jacy biali? Porucznik Białej Armii właśnie wtargnął do hotelu. Bzdura. Wszystkich już dawno rozbiliśmy. Nie wszystkich, pewnie wysadzili desant. Trzeba mniej pić, zrozumiano? Dlaczego zakwaterowaliście kogoś na moje miejsce? Jakim prawem ktoś obcy śpi w moim łóżku? Ach, to wy. Dlatego, że nie nocowaliście w hotelu. Potwierdzam, nie nocował. Zgodnie z instrukcją zostaliście wymeldowani. Przecież pokój jest opłacony. Co z tego? Zgodnie z instrukcją to nie ma znaczenia. Gdzie są moje rzeczy? Oddaj mi mój cholerny bagaż. Obywatelu, proszę nie przeklinać. Wasz bagaż wydadzą wam w przechowalni za 2 godziny. Bo teraz pracownicy szkolą się, jak kulturalnie obsługiwać gości. Wasza wielmożność, nie można. Paszał won. Z całym szacunkiem, ale muszę się sprzeciwić. Wasza wielmożność, nie wolno. Z pracy mnie wyrzucą. Pasuje. Wasza wielmożność. Milczeć. Niech wasza wielmożność chociaż zwiąże mi ręce, żeby było widać, że stawiałem opór. Wasza wielmożność, zgubicie mnie. Łączcie mnie natychmiast z Czeka. Czeka? Biała Armia w mieście. Wykończyłem go. Kogo? Profesora. Dosyć już likwidowania inteligentów. Niewielu pozostało. Przecież to Amerykanin. Co znowu? Idziemy. Może to był prawdziwy profesor? No to co, zamierzam zlikwidować wszystkich Amerykanów przyjeżdżających do Odessy. Jak leci? Narazimy się na międzynarodowy skandal. Nieważne. Telegram z Ameryki. Reklamacja. Jaka? Coś z transportem? Dotarło 20 tysięcy butelek. To o co im chodzi do diabła? 500 butelek było pustych. Jak to?
Pewnie chłopaki wypili po drodze. Północ, Alaska, mróz, chcieli się rozgrzać. 500 butelek? Przecież na pięciu. Kto ich wynajął do roboty? Ja. Wszystkim nogi w beton i do morza. To nie Ameryka. Jeśli za marne 500 butelek będziemy wrzucać do morza, to zabraknie ludzi do pracy. Do morza. Zamknięte, remanent. Niedźwiedzie na ulicach. Spokój, maleńki. Patrzcie, nie ma porucznika w kadrze. Na miejsca będziemy kręcić. Gdzie ty się podziałeś? Ciekawy typ. Dawaj go. Gdzie masz wąsy? Natychmiast na plan. Próba odbyła się bez was. Przygotować się. Mafia. Można zaczynać. Strzelać po komendzie pal. Załóż się, że tak zrobię. Uwaga, przygotować się. Uśmiechać się. To moja rola. Samozwaniec. Ja jestem porucznikiem. Genialne. Nakręć to. Uwaga na wózek. Dokąd to niesiesz? Kładź na ladę.
No ty dajesz. Zupełnie ci odbiło. Zamknij się. Przypomniałem sobie, skąd znam tego typa. Wymieniał u nas wczoraj dolary. Bałwanie, kretynie, idioto. Przecież wymieniłem mu po naszym kursie. Jeden do jednego. Przynieś walizki. O co chodzi? Wyjeżdżasz? Nie, buduj dać. Mam tu czekać, aż mnie wykończy? Nie da rady. Sprawdziłem, że jutro odpływa. Ma wizę na 48 godzin. Ty idioto. Nigdzie nie wyjedzie, dopóki mnie nie zabije. Takie są zasady mafii, więc trzeba wykończyć jego. Kto to zrobi? Ty? Jest taki jeden specjalista, bombowiec. Ty się ukryjesz, a on zrobi swoje. Gdzie ja się mogę ukryć? Nie znasz mafii. Znajdą każdego, nawet w diabelskim zatku. W zatku może tak, ale w sanatorium? Przy okazji podleczysz nerwy. Chwała Bogu, wreszcie się ocknął. Gdzie ja jestem? W hotelu. Kim ja jestem? Funkcjonariuszem. A może gościem? Towarzysze, on cierpi na amnezję wsteczną. Nie pamięta swojej przeszłości. Ja z nim zwariuję. Zburzył program pobytu, zawiódł kombatantów z pacernika Patiomkin, nie pojechał do Leningradu i ma amnezję wsteczną. Dosyć tego, armator umywa ręce. Kim ja jestem? Jesteście John Pollack, amerykański uczony. Entomolog. Jedziecie na Sumatrę łapać motyle. Jestem na statku? Na razie jeszcze w Odessie. Dlaczego w Odessie? Żeby odwiedzić grób ojca. Dzień dobry. Mój Boże, on tu przychodzi jak do pracy. W jakim sensie? Po nocy i za dnia. Co też wam przychodzi do głowy? Po raz trzeci już go widzę. Wy też, towarzyszu, cierpicie na déjà vu. Trzeba się leczyć. W Ameryce najgorszy jest ten gangsteryzm. Trzeba z tym skończyć. Oczywiście. Ale to nie takie proste. Póki władza jest w rękach oligarchów, trudno przeciąć ten społeczny wrzut. Tak sądzisz? To podstawowa prawda. Oligarchowie olewają gangsterów, więc wy, ludzie uczciwi, powinniście sami zorganizować komitet do walki z gangsterstwem. Bezwzględnie. Kiedy następnym razem przyjedziecie do Odessy, niczego nie poznacie. Tu będzie fabryka, tam zakłady chemiczne. Przekształcimy Odessę w potęgę przemysłu. Pozdrowienia dla towarzysza Czeplina od pionierów z Odessy. Jutro odprowadzimy was z całym zastępem. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Amen. Zamawialiście herbatę, proszę. Chwileczkę. Gdzie jest ta sympatyczna dziewczyna, która przynosiła herbatę? Tu nigdy żadnej sympatycznej dziewczyny nie było. Przepraszam, cierpię na déjà vu. Eins, zwei, drei.
Co tam происходит? Co tam się znowu dzieje? Spokojnie. Spokojnie. Szybko to tylko kotki się kocą. Towarzyszu, wspominaliście coś na temat seksu, boksu i jazzu. Seksu u nas kompletnie nie ma, ale resztę proszę. Amerykanin? John Pollack, amerykański naukowiec. Jadę na Sumatrę łapać motyle. Cały wieczór was poszukujemy. Spieramy się z powodu synkopy. Czy to synkopa? Tak, czuż sobaki. Gówno nie synkopa. To jest synkopa. Verflucht! Ticho! Cisza. My jutro wcześniej wstajemy. Synkopa? To jest synkopa? Nie wiem. A co to jest synkopa? Kostia, co jest grane? Co się mnie czepiacie? Jakieś synkopy sobie wymyślili. Cisza. Chodź. Cisza. To jest synkopa. My jutro wcześniej wstajemy. Wszystko połączyłeś jak trzeba? Normalnie. Oczywiście. Nie denerwuj się. No uważajmy. Moi drodzy, jestem gotów. Poszli. Idziemy. Puść tylko tronie krawać. Товарищ американец, джаз-банда у нас запрещена. И я вам советую ночевать ночью в номере. Да-да, я буду ночевать. Но привели товарища американца. Синкопа еще придумали. И не спаивать его, вообще не пьет. Не хлопайте дверью. Не трескать дверями. Mikita. Telefon do ciebie. Słucham. Ten twój amerykański zabójca przestał być groźny. Może Odessa to nie Chicago, ale sroce spod ogona nie wypadliśmy. Słowem, amerykański profesor już nie istnieje. Nie существuje. Proszę, tu mamy seks, tam ruletkę, tu kanapki, szampan i następny występ będzie nasz. Le jeu est en fait. Rien ne va plus. Gérant.
Szanowni Państwo, sensacja. Po raz pierwszy w kraju rad striptease. Kto się przysłał? Jestem amerykańskim naukowcem, entomologiem. Jadę na Sumatrę łapać motyle. Do Odessy przyjechałem odwiedzić grób ojca. To możesz wciskać pismaku, a nie mnie. Do Odessy przesłała cię mafia, żebyś wykończył Mikitę niczy poruka. Nie, ja jestem amerykańskim uczonym. Przyjechałem na grób ojca, który był Polakiem. On był Polakiem! Znowu telefon. Słyszę. To ja. Słyszysz te odgłosy? Słyszysz te dźwięki? Wygniatacie ciasto? Nie, to nie ciasto. Pomagamy twojemu Amerykaninowi odzyskać pamięć. Amerykaniec? Przecież on wyleciał w powietrzu, ale wrócił. Jest już związany i unieszkodliwiony. Kulę w łeb i zakopać. Zrozumiałem. Uderz mnie jeszcze raz. Już sobie przypomniałeś, śmierdzielu? Надеюсь, теперь вспомнил. Так. Gdzie jest Mick Nix? Bulwarem do mostu, za rzeźnią w lewo i w dół po schodach. Jak ty go związałeś, suchy synu? Przeklęty Amerykanin. Stać! Przedzie tandem naszych znakomitych braci Sidorów. Przywitajmy ich towarzysze.
Błotne kąpiele wyleczyły mnie z psychicznych napięć i dolegliwości. Proponuję wznieść toast za NEB. Nową epokę bimbru. Brawo, brawo. Brawo. Panowie, widziałam dziś w hotelu prawdziwego Amerykanina. Miała pani szczęście, bo już nigdy więcej go pani nie zobaczy. Już nas opuścił? Wszyscy pod ścianę. Zaraz zobaczymy, kto ma tatuaż na tyłku. Odwróć się. Zaczekaj. Pozdrowienia od Don Cimino. Wszystko okej. Mikito Niczyporuk, jesteście aresztowani. Dziękuję wam, towarzyszu Polak, za pomoc w ujęciu groźnego przestępcy. Dziękuję. Od dawna byliśmy na tropie tajnego syndykatu produkcji bimbru i jego szefa Niczyporuka. Ale nie mogliśmy go złapać na gorącym uczynku. Udało się dopiero dzięki wam, obywatelu Polak. Krywonoszczenko? Naczelnik Wydziału Śledczego. Sprytnie to sobie wymyślili. Poza eksportem bimbru, dostawa pieczywa do sanatorium. Siedzi sobie taki delikwent w wannie i popija bimber. Jak w Chicago. Wybaczcie nam, obywatelu, ale was także podejrzewaliśmy. Porucznik Pieryplotczykow. Porucznik Afrodyta Pieryplotczykowa. Już po ślubie? Przepraszam. Przed waszym przyjazdem dostaliśmy anonim, że jesteście amerykańskim gangsterem. Teraz już wiadomo, czyja to była sprawka, ale musieliśmy was poobserwować. Jesteśmy małżeństwem. Przykro, że George musiał was uderzyć, ale kocha mnie i jest naprawdę zazdrosny. Wiedzieliście, że jestem gangsterem? Po tym, co zrobiliście, stało się jasne, że jesteście uczciwym człowiekiem. A jak on kocha swego ojca, towarzyszu naczelniku, 3 razy przychodził na jego grób. Cmentarz. Sierżant Wasin. Wszyscy jesteście z milicji? Co za fantastyczny kraj. Więcej takich ludzi, a mielibyśmy mniej pracy. Nam by roboty pomniejsze było. Posłuchaj, ja zabijam ludzi. Zamknij mnie do więzienia z Niczyporukiem. Dam ci dolary. Proszę ciebie. Ja tobie dolary dam. Wasz statek na Sumatrę znowu się spóźnia o minutę. Na Sumatrę? Nie martwcie się, specjalny kuter dostarczy was prosto na pokład. Ja nie chcę. Pomóżcie mi. Muszę go zabić. Nie wolno. Mafia mnie zabije, rozumiecie? To zrozumiałe, że towarzysz nie chce stąd wyjeżdżać, ale każdy ma swoje zadania. My łapiemy przestępców, a wy motyle.
Nie pójdę. Nie ruszę się stąd. Nie pójdę, ja chcę. Chcę do więzienia. Stronie Sowietów! Hands up! Ja nie wypełnił zadania! Nie wypełniłem zadania. W Ameryce mnie zabiją. Chicago, 1927 rok, 18 miesięcy później. Alfredo, nareszcie go znaleźliśmy. Kogo? Tego przeklętego Polaka. Gdzie? W Berlinie. Co on do diabła robi w Berlinie? Nic. Pacino znalazł tam to. Co to takiego? To on. Co on sobie wyobraża? Że jest Douglasem Fairbanksem? Zamiast się zająć sprzątnięciem tego drania, gra sobie w filmie? Nic się nie martw, Alfredo Scorsese, mam pomysł. Nie pozwolimy mu zostać gwiazdorem. Franco De Niro, chcę, żebyś się tym zajął osobiście. Dziękuję, Don Cimino. Mam już bilet do Odessy. Znowu Rosja? Ta cholerna sprawa zaczyna nas coraz drożej kosztować. Kiedy w grę wchodzi honor rodziny, pieniądze nie grają roli. Najbardziej dziś rozpowszechniona choroba psychiczna to paranoja. Zaraz pokażę wam pacjenta z typowymi objawami tej choroby. Sundukow, proszę. Macie przed sobą amerykańskiego naukowca, entomologa, który wybierał się na Sumatry łapać motyle. W Odessie zatrzymał się na dwa dni, żeby odwiedzić grób ojca, który mieszkał w Odessie przed rewolucją. Na skutek lekkiego wstrząsu mózgu stracił pamięć i nabawił się déjà vu. Chory uważa, że jest amerykańskim gangsterem przesłanym przez mafię, żeby zlikwidować innego gangstera, który ponoć znajduje się w Odessie. On teraz mówi prawdę. Chory uważa, że jeśli nie wykona zadania, mafia go zabije. Pacjenta trzykrotnie wsadzano na statek na Sumatrę, ale za każdym razem wyskakiwał i wracał w puław do portu, aż trafił do nas. Jak on się dzisiaj czuje? Dziś jest spokojny, ale wczoraj chciał poprzegryzać kraty. Dobrze, że kolega to zauważył. Pilnujcie go. Ludzie, uwierzcie mi, ja wszystko pamiętam. Muszę go zabić. Jutro też będę przegryzał kraty. Dlaczego nikt mi nie wierzy? Teraz zajmiemy się manią prześladowczą.
Вернитесь на место, пожалуйста. Proszę wrócić na miejsce. На место. На miejsce. Пассажиров, отплывающих в Соединенные Штаты Америки. Пассажиров, отплывающих до Стану Зъединенных Америки через Константинополь и Марсилию, просим о пристанище на пристань номер 2. Номер 2. Wybacz i żegnaj, mateczko Odesso. Czeka na mnie tatuś Nowy Jork. 999. Tysięczny. Młody panie, piękny i nieżonaty, całą prawdę ci wywróżę. Odejdźcie, obywatelko. Witajcie, towarzyszu. Kilka słów dla Gazety Marynarz. Ja jestem Agłaja Iwanowna Głuszko. Mam zaszczyt powitać was w imieniu armatora. To pomyłka. Jestem amerykańskim psychiatrą. Jeśli tak myślicie, to macie złe wyobrażenie o Odessie. Przyjechałem na międzynarodowy kongres. Wszystkim odważnym i młodym duchem dajemy sierp i młot. Nie fotografować. To podarek od armatora dla tysięcznego pasażera rejsu Nowy Jork, Konstantynopol, Odessa. Teraz szybko do hotelu. Na ręce go. Postawcie mnie. Cholera. Na pomoc. Jestem obywatelem amerykańskim. Wypuśćcie mnie. The world is full of handsome men you will never meet again. Love him once he disappears, but don't be sad and hold your tears. I know you're kind, what you should say. You always come, you never stay. We move so fast and that's alright. We born each day and we die at night. Déjà vu, déjà vu. You saw me and I saw you. Don't stay long, please understand. I know you'll never meet again. Déjà vu, déjà vu. I know what I'm going through. It's not my first time, so I say, let's make love and go away. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. The world is spinning very fast, so what goes on can never last. You have to run with all your speed, so keep what it takes and take what you need. Life is just like rolling dice, you better listen to my advice. Sometimes you win and sometimes you lose, the best choice comes when you don't choose. Déjà vu, déjà vu. You saw me and I saw you. Don't stay long, please understand. I know we'll never meet again. Déjà vu, déjà vu. I know what I'm going through. It's not my first time, so I say, let's make love and go away. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu. Déjà vu, déjà vu, déjà vu. You saw me and I saw you. Don't stay long, please understand. I know we'll never meet again. Déjà vu, déjà vu. I know what I'm going through. It's not my first time, so I say, let's make love and go away. Ba 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 ba. Opracowanie Telewizja Polska, Agencja Filmowa. Tekst Barbara Rotkiewicz na podstawie tłumaczenia Natalii Kręckiej.
Sowiecki paszport Włodzimierza Majakowskiego w przekładzie Adama Warzyka. Czytał Stanisław Olejniczak.